Znajdujemy się na obiekcie sportowym, na stadionie naszym gminnym, który się znajduje przy ulicy Sportowej. Obecnie trwają prace związane z przebudową tego obiektu. Za pana plecami w tle budynek szatniowy, sanitariaty, boisko, w tym momencie widzowie widzą również w przebitkach. To już się zmienia. Co się zmieni, co powstanie, na jakiej zasadzie, jak wyglądał projekt i ile to kosztuje? Gmina Łomazy składała wniosek w 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich, w ramach zadań na odnowę miejscowości. Było to zaprojektowane na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Wówczas gmina ubiegała się o środki finansowe na przebudowę całego obiektu stadionu. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 500 000 zł. Następnie odbyły się 4 przetargi, które wyłoniły wykonawców. Dlaczego aż 4? Ponieważ żaden z poprzednich 3 przetargów nie wyłonił wykonawcy, który by znalazł się ze swoją ofertą w kwocie, jaką gmina przeznaczyła na przebudowę tego obiektu. Choć w pobliżu tej kwoty. Choć nawet w pobliżu, to prawda, ponieważ na pierwszym przetargu nie zgłosiła się żadna firma, na drugim przetargu była to kwota 3 miliony, dopiero w czwartym przetargu była to kwota niewiele ponad 1 000 000 zł i wówczas podjęliśmy z radnymi wspólnie decyzję o tym, aby ta inwestycja była kontynuowana, choć były takie obawy, że po prostu w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej niestety będziemy musieli zrezygnować z tej inwestycji, chociażby z powodu kwot, jakie były przedstawiane, ale również z tego powodu, że coraz było mniej czasu na wykonanie i rozliczenie tego projektu, tak jak wspomniałem, z dofinansowaniem unijnym. Udało się w czwartym przetargu, kwota, jaka została przedstawiona w ofertach, była niecałe 1 100 000 zł. Wykonawca, którą zaproponował tą kwotę, była to firma z Rakowisk, przedsiębiorstwo pana Kazimierza Semeniuka. Została podpisana w styczniu tego roku umowa na wykonanie i już został wykonany projekt dotyczący remontu budynku i od tego tak naprawdę rozpoczęły się prace na tym całym obiekcie. Cała inwestycja zakłada między innymi remont budynku, czyli całego zaplecza sportowego, z ociepleniem tego budynku, z zamontowaniem pompy ciepła. To są takie główne prace w środku. Czyli to piękne graffiti zniknie? Niestety też nad tym ubolewamy, ponieważ na 30-lecie klubu piłkarskiego Niwa Łomazy tutaj ówczesny prezes Andrzej Lubański zlecił i grafik wykonał te prace, także niestety znikną one, ale spróbujemy je odtworzyć, także będziemy rozmawiali z grafikiem, który mógłby to ponownie wykonać, także budynek zostanie ocieplony. Również będzie, i to też jest z głównych celów, wejście na teren boiska, nastąpi wykonanie odwodnienia, ale również nawodnienia tego boiska, również ze zmianą nawierzchni murawy. Zostanie wykonana bieżnia dookoła boiska. Będzie zainstalowany monitoring, nagłośnienie, trybuny dla kibiców na 300 miejsc. Również specjalne miejsca wytyczone dla osób niepełnosprawnych. I taką innowacją, którą wpisaliśmy do wniosku o dofinansowanie, za które również były dodatkowe punkty, było wykonanie pierwszego w naszej gminie skateparku. Taki skatepark powstanie w rogu tego obiektu, przy ulicy Topolowej. Już kilka lat wcześniej młodzi mieszkańcy gminy wnioskowali, aby taki obiekt powstał, natomiast w pierwszej kolejności w naszej gminie powstały siłownie plenerowe, place zabaw i skatepark jest to jakby dodatkowy element takiej, nazwijmy to, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, w której młodzież z terenu naszej gminy będzie mogła korzystać na deskorolce, na rolkach. Będzie to takie miejsce, gdzie będzie można tutaj skorzystać. Dodajmy, że ten teren już zyskał, ponieważ jedna z takich siłowni zewnętrznych i plac zabaw powstał właśnie tutaj. Zgadza się. W 2018 roku to była już druga siłownia plenerowa w naszej gminie. Pierwsza powstała w parku przy Placu Jagiellońskim. Druga powstała właśnie na stadionie sportowym. Była ona sfinansowana w 50% z Ministerstwa Sportu w ramach otwartych stref aktywności.
I na koniec jeszcze, panie wójcie, podsumujmy. Ile kosztuje cały projekt, kiedy jego oddanie? No i może chociaż dwa słowa do kibiców, nie wyłomazy. Projekt jest o wartości około 1 100 000 zł z 500 000 dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzięki podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim. Prace potrwają do końca września, także nasz klub Niwa Łomazy wszystkie mecze w tym sezonie będzie rozgrywał na wyjazdach, na obiektach zewnętrznych, będą wyjazdowe. Także w tym roku mają być zakończone prace. Jednocześnie w tym roku nie odbędzie się wydarzenie kulturalne właśnie na stadionie, gdzie planowaliśmy, aby taki koncert się odbył. Odbędzie się, Dni Łomaz się odbędą w parku, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy, 7 lipca. Kibiców prosimy o wyrozumiałość, o cierpliwość i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy będą mieszkańcy Łomaz widzieli, jak ten obiekt będzie się zmieniał, tak aby mógł cieszyć okiem, ale przede wszystkim, aby tu mogły się odbywać ważne wydarzenia kulturalne, sportowe i już dzisiaj myślę, że możemy kibicować naszej drużynie Niwie Łomazy, aby mogła awansować do kolejnych lig.